Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. W dniu dzisiejszym zagramy sobie w grę Soccer Rivals. To jest taki bardzo prosty menadżer piłkarski. I obok Football Managera to jest taki właściwie mój drugi najlepszy menadżer na Commodore 64. I tak jeszcze może parę zdań tytułem wstępu. Gra została wydana w 1991 roku. No, Commodore 64, ponadto, jeśli się nie mylę, to na Amstrada i ZX Spectrum. No i co? Format gry jest formatem gry planszowej, coś a la Euro Business, bądź też Monopoly. W grze może brać oczywiście udział maksymalnie 3 graczy. Mogą to być gracze, bądź też komputer. No i co? Rozgrywki rozpoczynamy w czwartej lidze. W przypadku awansu bądź też spadku dwie drużyny zarówno awansują, jak i spadają. No i poruszamy się po planszy losowo, to znaczy się komputer generuje losowo jak gdyby przemieszczanie się nas po planszy. No i na planszy znajdują się oczywiście pola pozytywne, jak i negatywne, których skutki możemy po prostu odczuć w czasie gry. To może tak parę zdań tytułem wstępu. No może troszkę ciszej, chociaż tu głosów w grze nie ma. No ale niech będzie trochę ciszej. No to dobra, zaczynajmy. Dobrze, wybierzemy nową grę. Powiedzmy, że ja będę pierwszym zawodnikiem. Wpiszemy Szpunta. Tak. Oczywiście będziemy grać z dwoma komputerami. Ja tutaj wpiszę imiona dwóch moich kolegów, z którymi długimi godzinami w 1995 i 6 roku zagrywałem się na moim Commodore 64. Mam tutaj na myśli Genka. Wpiszę go jako Geno, bo tak zawsześmy go wpisywali. No i drugi kolega Grzesiu. Ksywy mający Bachora. Także jeśli wszystko tutaj mamy dobrze wpisane, to wciskamy yes. No i poziom trudności. Dobrze, wybierzemy trójeczkę. Wszystko tutaj odbywa się sterowanie, jeśli chodzi o sterowanie, z pozycji klawiatury. Nie potrzeba nam tutaj w ogóle joysticka. No i sobie teraz możemy wybrać jakąś z drużyn. Na klawiszu M przeskakujemy na następne podstrony. Ja sobie przeważnie tutaj brałem West Brom. Czwóreczka. Dobra. Kolega Genek Liverpool, niech będzie miał Abahora not Nottingham Forest. No i tak, mamy tutaj proste menu. Oczywiście jedynka to jest ruch naszego, można powiedzieć w cudzysłowie, pionka na planszy. Dwójeczka Change Team, oczywiście wybieramy naszą drużynę. Tutaj sobie możemy naciskając na jedyneczkę przesuwać zawodników, ale my tu nic nie będziemy przesuwać. No. Dobra, nic tu nie będziemy przesuwać. Dwójeczka to tutaj jest zmiana formacji. Co by tu można było dać? Czterech obrońców. Oczywiście, jeszcze tak, powiem tak, poziom wyszkolenia zawodników jest przedstawiany od 1 do 9. Tak. Co by tu jeszcze można było zmienić? Oczywiście dwie jedynki, podczas gdy na ławie jest napastnik z parametrem 2, można by było to zmienić, czyli 3, 3, 4 powiedzmy. No i się nam tutaj zmienia. Obrona 8, pomoc 6, atak 11. Pojemność stadionu 10K, czyli 10 tysięcy. Oczywiście 0 kamer. To w trakcie gry oczywiście można sobie wszystko rozbudować. Aha, co tu jeszcze było? Aha, no i oczywiście na trójeczce to on automatycznie pod wybraną formację wstawia do 11 najsilniejszy skład, więc tu nie trzeba się bawić w przesuwanie zawodników. Trójeczka. Sobie możemy zobaczyć pary następnej kolejki, czyli w tym przypadku gramy mecz na Słęzie.
i oczywiście porównanie sił 11 do 8, 4 do 6, 9 do 11, czyli jak widać obronę wartołoby wzmocnić. Co tu jeszcze mamy? Tabelka oczywiście. Mamy 4 ligi, my występujemy w tej najniższej. No i tutaj, co tutaj mamy? Opcje. Oczywiście możemy sobie zmienić w każdej chwili. Geno może być graczem, tak jak i Bahora, ale zostawiamy jako komputer. Load save. No i zero exit. No to zaczynajmy. Co my tu mamy? No i tak. Pierwsza pozycja. Kupić siedzenia, czyli rozbudować stadion. 2 kamery. Trójeczka to jest zatrudnić trenera. No i 0 to jest exit. No to powiedzmy zatrudnimy trenera. Tak jest. 1000 funtów na miesiąc bierze. Dobrze jest. No i tu teraz komputer. No w taki sposób oczywiście można zarobić pieniążki. Celując do tarczy. Oczywiście jak się nie trafi, to się traci. Więc to jest takie troszeczkę ryzyko. 75 tysięcy od sponsora. Nottingham Forest dostał. No więc ładnie zaczyna tą grę. No i dla przykładu pokażę Wam, jak wygląda animacja meczu. Czyli damy na... Włączymy kamerkę przy naszym spotkaniu. No i dobra, startujemy. Pierwsza liga na początek. W każdej lidze oczywiście występuje 8 zespołów. Biorąc pod uwagę, że dwie drużyny awansują i dwie spadają, jest tak naprawdę 4 miejsca, w cudzysłowie, są bezpieczne, jeśli chodzi o spadek. Trzecia liga. A zawsze to troszeczkę trwa, żeby te wszystkie mecze przeleciały. No ale nie da się tego przeskoczyć. No i takie, tak jest nasze spotkanie. No oczywiście tutaj są pokazane tylko najlepsze sytuacje meczowe, a właściwie podbramkowe. Słęza cały czas przy piłce. No teraz jest, pięknie, 1-0. Znaczy 0-1. Druga, 2, pięknie, 2-0. No i pięknie. Pierwszy mecz sezonu. I pierwsze zwycięstwo. Oczywiście tu jest podsumowanie finansowe. Wchodzimy na tabelkę. No i póki co pierwsze miejsce. Szczerze powiedziawszy, rzadko kiedy udawało mi się w pierwszym sezonie awansować do trzeciej ligi. Przeważnie to był drugi sezon. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. No dobra. No i teraz jest szansa zarobienia pieniążków. Szczerze powiedziawszy, dawno już to nie grałem. Ale zawsze wybierałem fast, bo za to jest najwięcej pieniążków, więc powiedzmy zaryzykuję. No niestety nie trafiłem i straciłem 10 tysięcy. Dobrze, Geno. Opcja ulepszenia, bądź też... Tak, to jest opcja, gdzie możemy ulepszyć zawodnika, ale trzeba wziąć pod uwagę, że wybierając zawodnika może nawet mu czynnik umiejętności obniżyć, więc to jest taki troszeczkę ryzykowne. Tu widzę sobie dwie kamery kupił. Bahora. No i teraz z kim gramy mecz? Z Liverpoolem. No, niestety. Obrona jest naszą piętą achillesową, bo biorąc pod uwagę inne drużyny, Scarborough 14, Swansea 11, Reading 11, Liverpool 13, Tranmere 13, praktycznie Burnley nawet ma 9. Mamy najsłabszą obronę, więc tutaj na pewno trzeba w pierwszej kolejności kogoś kupić. No dobra, to lecimy dalej. Manchester Aston Villa 1-0. Newcastle Arsenal 0-0. Druga liga. Dobrze. Pamiętam, że zawsze to było wkurzające, jak trzeba było czekać na czwartoligowy mecz, a po kolei mecze pierwsze, drugo i trzecioligowe przed oczami się przewijały. Pięknie, 2-0. No, jestem w szoku. Takiego startu to ja nie pamiętam.
podsumowanie, 7200 kibiców, no i 15 tysięcy na plusie. Oczywiście jak wyniki są słabsze, to ta frekwencja jest niższa i podsumowanie zawsze, przeważnie na minusie. O, proszę bardzo, dołączył do nas bramkarz. Od razu będzie go można właściwie sprzedać, jakąś kasę zarobić. No, zobaczymy czy cenie. No, komputer, bullseye, sam środek tarczy, pięknie. Ile kasiory? 50 tysięcy, wow. No, a tu niestety. Zawodnika mu wcięło, trafił na pole z wykrzyknikiem chyba, z wykrzyknikiem. No właśnie, to pole jest w tej grze takie troszeczkę można powiedzieć mylne, bo raz można coś zyskać, a raz można coś stracić, tak jak w tym wypadku zawodnika. Najgorsza jest czaszka, bo na czaszce oprócz tego, że się traci zawodnika, to również traci się kasę odpowiednio większą, im wyżej gra się w lidze. Tam przeważnie chyba pisze katastrofa lotnicza, że zawodnik zginął w katastrofie lotniczej, jeśli się nie mylę. Trzecia liga. No i czwarta, zobaczymy. Pięknie. Póki co idę jak burza. 3912 kibiców, tylko 5136 wpływów. Ile punktów przewagi? 4. 5 bramek straconych, 0. 5 bramek strzelonych, 0 straconych, 3 zwycięstwa, 9 punktów. Proszę. W latach 90. obowiązywał w lidze angielskiej punkty premiowane punktami, 3 punktami zwycięstwo. Natomiast u nas jeszcze wtedy obowiązywał system dwupunktowy. Czy chcę kogoś ulepszyć? No i teraz tu jest ryzyko, albo mi podniesie, albo nie podniesie. No wiecie co, jedynka jak zaryzykuję, to i tak mi nie obniży. No jest, dobra. To mamy 9. Idziemy sobie jeszcze na ustawienie drużyny. Tutaj właściwie nic nie zmieniamy. Wszystko jest tak jak jest. No dobra, no 3 tygodnie przerwy, czyli w sumie 3 mecze przerwy. A tu jest transfer, proszę. No akurat dwójki ja nie potrzebuję. O, Liverpool za 116 tysięcy. Jeśli chodzi o transfery, to tak, każda jednostka jest warta 40 tysięcy. Czyli w tym wypadku, gdy był teraz do kupienia zawodnik z parametrem numer 2, to jego nominalna wartość była 80 tysięcy, no to ja zawsze dawałem tak gdzieś 85, 87 tysięcy i wtedy była szansa go naprawdę kupić, a tu widzę, że ponad 111 tysięcy zapłacił, więc uważam, że przepłacił, no ale komputery zawsze tak kupowały zawodników, przepłacając niemiłosiernie, wielokrotnie. No i znowu od początku, pierwsza, druga liga. Trzecia, Bolton Birmingham, Shrewsbury Fulham, pięknie, 1-2. No i czwarta liga. Czwarta liga, pięknie. No nie, takiego startu, przyznam się szczerze, w historii jak gram w Soccer Rivals nigdy nie miałem. 18 tysięcy zysku, pięknie. No, tu była zadyma na trybunach, minus 11 tysięcy funtów. Tabelka. Proszę, 6 punktów przewagi. Liverpool i Nottingham Forest. Po 3 punkty bez zwycięstwa. No dobra, lecimy dalej. Trenera mamy. Siedzeń na razie nie kupuję, bo i tak kompletu nigdy nie miałem. Póki co. No, trzeba zbierać kasę na zawodników. To
jest jak gdyby priorytet. Napastnika ja jako tako nie potrzebuję. No, za 200 tysięcy, wart 200 tysięcy, kupi za 244. Tu może kogoś sprzedać oczywiście, ale nikogo nie sprzedał. No dobra. No to znowu od początku. Pierwsza liga i tak po kolei do czwartej. Trzecia liga. No i pierwsza porażka, niestety, na Scarborough. Pierwsza porażka. Kiedyś to musiało nastąpić. Mam nadzieję, że to nie będzie jakimś punktem zwrotnym. Na Scarborough to on też zawsze. Zawsze awansowywał do trzeciej ligi, no ale też i spadał. Czy chcesz kogoś sprzedać? Oczywiście. Bramkarza za 47 tysięcy. No oczywiście. 345 444 funty. No i teraz by wypadało kupić kogoś. Bramkarza to ja nie potrzebuję. Liverpool sobie go kupi. Pomocnik. Zastanawiam się, czy go nie kupić. No bo zawsze to podniesienie jakiejś tam jednostki, prawda? Nawet jeśli to nie będzie obrona. A boję się, że mogę nie trafić tak szybko na obrońcę. Więc 40 tysięcy razy 5 to jest 200. No to damy, nie wiem, 220 tysięcy. Zobaczymy. No i dobra, kupione. Kupiony. No i trzeba go teraz wstawić do składu. Czyli trójeczka, ATS, pyk i już jest. Dobra. Czyli w sumie mamy 29 jednostek, tak? 9 plus 9 plus 11. 29 jednostek. A startujemy zawsze na początku gry, taką jak gdyby bazową, jest 25, więc o 4 jednostki jak gdyby wzmocniliśmy już skład. No i lecimy dalej. Coventry Arsenal 2-0, Middlesbrough Manchester United 0-1, pierwsza liga, druga liga Notts County Leeds 0-1, Bristol City West Ham 1-3, trzecia liga York City Bolton 1-3, Blackpool Birmingham 1-2, Darlington Shrewsbury 1-1. No i czwarta liga. No niestety, zaczęło się chyba. Za szybko się ucieszyłem z tych czterech zwycięstw z rzędu. Teraz jest druga porażka. No już tylko 8224 zysków. Crow Tarable. No i chyba spadłem, tak jest. Już mnie mają. Grupa pościgowa. Tak jest. Tutaj są oczywiście mecze i rewanże. Dobra, na razie nic tutaj nie zmieniamy. Mamy to, co mamy, więc sobie tutaj trenera zatrudnił. No i znowu lecimy. Która to jest chyba siódma kolejka. No i czwarta liga. Zobaczymy. Obudzą się chłopcy czy nie? No, piękna odpowiedź. 3-0 na Readingu. Pewnie Wdowczyk nic nie miał do powiedzenia w tym meczu. Przypomnijmy, że Dariusz Wdowczyk grał w Readingu, tylko ja nie pamiętam, to było chyba na przełomie lat 80-tych, 90-tych. No, kolega dostał golkipera, bramkarza.
jak tutaj wygląda sytuacja. Wróciliśmy na pierwsze miejsce, tak. 7 meczów za nami, no to teraz rewanże. A, udało się. 6000 zysku. No dobra. Napastnik. Ciekawe, kiedy będą obrońcy. Aczkolwiek i to teraz kasy nie mam. Za 200000 czwórkę kupił. Bramkarz. No i nie ma więcej. Trzeba szybciutko pieniążki uzbierać. Pierwsza liga, druga. West Ham przegrał z Leeds 1-2. No i czwarta liga. Dwa do zera ze Swindzą, pięknie. No i dobra. 171000 na koncie. Czyli taką słabą czwóreczkę byśmy mogli kupić. A, nie, udało się. Nie udało się, to był ekstra trening. Wylosowany. No, niestety, do widzenia. Wcięło zawodnika. No, takie są uroki tej gry. Można coś zyskać, można też i coś stracić. No dobra, lecimy dalej. Dziewiąty mecz. Dziewiąty mecz przed nami. O, Manchester przegrał na Aston Villa. Arsenal Newcastle 2-1. Druga liga. Crystal Palace Sunderland 1-0. Remis West Hamu. A, Leeds tu pewnie wygrywa 4-0 z Bristol Rovers. Trzecia liga przed nami. Bolton 2-0 z Darlingtonem. No i najważniejsza dla mnie liga. Czwarta liga, tak jest. Pięknie. Znowu zwycięstwo na Liverpoolu. Tym razem na wyjeździe. No, na Liverpoolu było mało widzów, dlatego też małe dochody. I ten minus. Jak to tu wygląda po 9 meczach? No, już 5 punktów przewagi nad Scarborough. Więc jest duża szansa awansu. Czy chcesz kogoś sprzedać? Oczywiście. Sprzedamy tylko pomocnika. Dobra, 200000 już jest. Ustawimy, żeby nie było przerwy. Dobra. No sami napastnicy i pomocnicy. Nie błyszcza nieraz obrońcy. Ciekawe. Pomocnik. No niestety nie ma. No, może troszeczkę Bachora podreperować. Budżecik swój. 12000 funtów. No dobra. 10. kolejka. O, Liverpool znowu przegrał. Manchester też. Zaraz sobie zobaczymy, przelecimy poszczególne ligi, jak to wygląda. Jak tam wygląda sytuacja w drugiej lidze, w grupie spadkowej, bo pewnie z tymi drużynami będziemy rywalizować. W przypadku awansu, więc tu sobie już można podglądnąć statystyki pewnych drużyn. No i czwarta liga. Remisik, chyba pierwszy w sezonie. Prawie 10000 zysku. No, Liverpool widać, że jest na minusie. Pięknie, dostaliśmy 75000 od sponsora. No, celowanie do tarczy. No i wyszedł na plus. Liverpool. No niestety, wcięło zawodnika. Bachorze. A my lecimy dalej. Pukać, odpukać. Póki co nie mamy żadnych jakichś takich losowych sytuacji. Na razie nikogo nam nie wcięło. Nikt nie zginął w katastrofie lotniczej. Żadnemu zawodnikowi nie została obniżona jego jednostka. No więc wszystko zmierza ku dobremu. Trzecia liga.
Shaftesbury 4-0 na Fulham. No to pewnie niespodzianka. No i czwarta liga. No myślę, jakby się udało wygrać, to już będzie ten awans praktycznie pewny. No niestety zaczyna się znowu prawo serii porażek. U siebie z Burnley. 7800 widzów na spotkaniu. Jak to tu wygląda? No i są tego konsekwencje, bo jesteśmy na drugim miejscu. Tranmere pierwsze, Scarborough trzecie. No właściwie między tymi trzema zespołami rozegra się walka o awans do trzeciej ligi. A jak to tu wygląda w trzeciej lidze? Birmingham i Bolton. No to właściwie dwaj pewniacy już są. No pewniakiem do spadku jest Darlington. No i tu jest walka Blackpool, Hartlepool, Shrewsbury. Bo ma 12 punktów. Nawet York City jest zagrożone spadkiem, bo ma tylko 13 punktów. W drugiej lidze Leeds i Sunderland, tak, ale tu jeszcze jest Crystal Palace i Bradford. No a w grupie spadkowej obydwie drużyny z Bristol, Rars i City, no to właściwie pewniacy. A w pierwszej lidze Manchester i Everton na pierwszych miejscach. Newcastle, Tottenham i Middlesbrough, właściwie to są trzy drużyny, które będą chyba walczyły o utrzymanie. O, Arsenal już ma 15 punktów, to chociaż matematycznie też jest zagrożone, nawet de facto Coventry jest zagrożone spadkiem. Dobra, to lecimy dalej. No niestety. Trening, który obniżył parametr. No i co tu teraz zrobić? Wyrzucić go trzeba i trzeba wstawić pomocnika z numerem, z parametrem. Umiejętności 2 i tak też trzeba zrobić. Czyli trzeba będzie 3-4-3 ustawienie uważam zrobić. No dobra. Przydałby się jakiś transfer przeprowadzić. No ale niestety nie ma. O, tutaj 2000 siedzeń kupił. Nottingham Forest. Arsenal 3-1. Tottenham remisowo. Everton i Manchester solidarnie wygrali. No i druga liga. O, Bristol Roars remis. Blackpool przegrał z Boltonem oczywiście. A i Darlington miał szansę na jakieś pierwsze punkty. Od dłuższego czasu niestety przegrał 2-3. No a my tutaj notujemy rewanżowy mecz Scarborough. Wygrany 1-0, czyli w sumie rewanżek się udał, bo pierwszy mecz przegraliśmy 1-0. 11 tysięcy na plusie. Proszę bardzo. Jak to tu wygląda? No to 6 punktów. Dwa mecze do końca, 6 punktów, to praktycznie jesteśmy już jedną nogą. W trzeciej lidze. No i tak, bad day. No i w zależności od tego, w którym momencie naciśniemy spację, to tyle pieniążków stracimy. No i dobra, udało się najmniej stracić, 2,5 tysiąca. Liverpool, czy chcesz kogoś sprzedać? Nikogo nie chciał. Nottingham Forest, pięknie. No to lecimy, 13 kolejka. No tutaj chyba Manchester będzie, o, Everton stracił punkty, to chyba Manchester będzie miał mistrza. Bristol Roars, kolejny remis. A to i tak chyba już mu nie pomoże w utrzymaniu. Czwarta liga, za chwileczkę. Aj, jest! Na Tranmere 2-1, pięknie. Proszę, bramkarz doszedł do nas, 12 tysięcy zysku. Liverpool mi na minusie, Nottingham Forest na plusie. Przejdźmy na tabelkę. Po 13 kolejkach. Pięknie na Tranmere. Zwycięstwo bardzo cenne. Przeskakujemy w tabeli tą drużynę. Jak to tu jeszcze wygląda? O, Bristol, Rars i City na ostatnich miejscach. To nawet te dwa remisy nic tu nie dają. Trzecia liga. Jeszcze Blackpool się może uratować. W ostatniej kolejce.
No to zacznijmy, zobaczmy jeszcze z kim my gramy, z Readingiem. No to puścimy jeszcze animację meczu na koniec sezonu. Oczywiście pięta Achillesowa, nasza obrona. No i teraz tak. Zawodnik jest kontuzjowany. Informacja, że 3 tygodnie będzie trwała jego rekonwalescencja. I teraz tak. Ja go mogę nie usunąć ze składu. Ale jeśli go nie usunę, to jest duże prawdopodobieństwo, że trafię tutaj na czaszkę. I mi tego gościa wciągnie. Stracę go po prostu i stracę kasę. Ale dobra, zaryzykujemy. Nie będziemy go ściągać. Nie gra. Zobaczymy. Jak się zakończą rozgrywki we wszystkich ligach po 14 kolejkach, to sobie przelecimy tabelki, zobaczymy kto awansował, kto spadł. No i dobra, trzecia liga, Bolton remis, Fulham zwycięstwo, no i czwarta liga, Liverpool Tranmere 1-0. No proszę, jaka niespodzianka. Pierwsza akcja, druga akcja, pięknie, bramka. Jeszcze jedna, pięknie, 2-0. No i 2-0, pięknie. Przypieczętowaliśmy nasze zwycięstwo, nasz awans. No i jest koniec sezonu, czwarta liga, czyli de facto 10 zwycięstw, 1 remis. I 3 porażki. Jak tu koledzy obok. Na trzecim miejscu Nottingham Forest. A na siódmym miejscu Liverpool. W trzeciej lidze awans Birmingham i Bolton. A spadek Hartlepool i Darlington. Oczywiście z czwartej ligi żadna drużyna nie spada. W drugiej lidze awans Sunderland i Leeds United. Spadek Bristol, Rars i City. A w pierwszej lidze mistrzostwo Manchesteru United, spadek do drugiej ligi Middlesbrough i Newcastle. Kochani, to byłoby dzisiaj wszystko w dzisiejszym odcinku. Zagraliśmy sobie jeden sezon. Dla mnie osobiście gra Soccer Rivals jest jedną z najlepszych, jeśli chodzi o menadżery na Commodore 64. Jeśli macie czas i okazję, serdecznie gorąco Was zapraszam do zagrania sobie w nią. A tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku to byłoby wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górze. No i widzimy się, czy słyszymy w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.